wolna Polska, 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 wolne media, 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 wolne media. Bardzo dziękujemy Elżbiecie. A teraz o zabranie głosu prosił pan Sylwester Korycki. Bardzo proszę. Witajcie. Normalnie bardzo bym się cieszył z takiego spotkania, ale to nie jest normalne spotkanie, nie jest normalny czas. Kolejny raz rząd wrzuca granat, który odrywa kolejną część demokratycznej i solidarnej, wolnej Polski. Tym razem padło na media. Próbują odebrać nam to, co jest dla nas najważniejsze, co jest naszym okrem na świat. A ten pan, przy którego biurze teraz stoimy, przyłożył do tego rękę, dosłownie głosując oraz pośrednio jako część tego obozu władzy, który cofa Polskę i zrujnuje od lat. Chórz! Wstyd! Chórz taki! Ale to nie wszystko. Musimy sobie też uświadomić jedną rzecz. To nie jest tylko granat, który wybucha, ale to jest też granat dymny. Czemu tu nie przyjdzie? Który chce nam zasłonić oczy. Zasłonić oczy nad innymi rzeczami, które ten rząd, który jest nieprofesjonalny, nieudolny, do których doprowadził. Że od nowego roku będziemy musieli płacić wyższe rachunki za gaz, wyższe rachunki za prąd. Jaki sens i logika, żeby w takim czasie, gdzie jesteśmy pokłóceni z Niemcami, z Czechami, kryzys na granicy z Białorusią, pokój na Ukrainie wisi na włosku, a my chcemy skłócić się jeszcze bardziej z naszym największym sojusznikiem. Gdzie tu jest sens w tym wszystkim? I media są bardzo ważne, ale ten kamuflaż, ta mistyfikacja, która ma przykryć kolejne błędy, niedociągnięcia, to się nie uda. No bo ludzie, może być tak, że ustawa pójdzie do prezydenta, prezydent jej nie podpisze, odrzuci ją do Trybunału Konstytucyjnego i my o tym zapomnimy, bo taki jest człowiek, po pewnym czasie zapomnimy. I oni na to liczą, że przy okazji zapomnimy też o tych wszystkich rzeczach, które do tej pory wyszły na jaw. O panu pośle Mejzie, ostatnich informacjach o pani Beacie Szydło, jak traktują zwykłych obywateli, o milionach euro, które są zblokowane od miesięcy, o tym wszystkim, że zapomnimy. Ale nie, bo wszystko można odbudować i to wszystko można naprawić. Dlatego nie możemy być bierni. Musimy działać, musimy mądrze wybierać, aby złe wybory nie zostały z nami na lata. Tak, żebyśmy się po następnych wyborach nie mogli już tutaj spotkać, bo już tego biura nie będzie. Tylko będzie inne, albo będzie gdzie indziej. Dziękuję. Szanowni Państwo, oni odbierają nam prawa człowieka, bo podstawowym prawem człowieka jest wolność informacji. Czy dowiedzielibyście się o Mejzie, o jego przekrętach, czy dowiedzielibyście się o respiratorach Szumowskiego, gdyby nie TVN? Czyż telewizja publiczna pokazuje, że Tusk mówi po niemiecku? Czy to jest normalna telewizja publiczna? Ja specjalnie przyniosłem dzisiaj ten transparent, bo uważam, że ta telewizja łże, kłamie. Ale to tak jest! Poszecha, gdzie on dzisiaj jest? Gdzie on jest? Tyle razy tutaj stoimy, siedzi w biurze albo w domu i próbuje mącić. Co to się stało? Parę tygodni temu tu stoi Krzysztof. Przecież dobrze wiemy, że to nie, tak nie powinno wyglądać. Mamy prawo. Samo Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło w 2015 roku możliwość tego, że możemy się spontanicznie spotkać. Krzydząc nas, właśnie tacy ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest demokracja, czym są prawa człowieka. Gdyby nie TVN, o wielu przekrętach tej władzy byśmy nie usłyszeli. Miejmy tego świadomość. Fajnie, że dzisiaj stacja TVN jest z nami. Za to dziękujemy, bo w Dębicy stać na takim proteście jest naprawdę trudno. Bo w Dębicy, niestety, ale spotykamy się z hejtem. W
nowiny rzeszowskie, które przejął Obajtek poprzez swoje, przejął pismo przez Obajtka, poprzez Orlen, potrafią hejtować ludzi. W jednym z wydań 3 razy wspominano o mnie w kontekście hejtu. Bo pan, jeden z radnych Dębickich, twierdzi, że wygrał ze mną o wolność słowa. To jest straszne, co oni robią. Oni nas próbują zastraszyć. To, co się stało parę tygodni temu, to właśnie była taka próba. I dzięki wam, że jesteście tutaj, że stoicie, że pokazujecie, że nie damy się zastraszyć. Dziękuję! Obronimy TVN! Obronimy TVN! Wolna Polska! 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 Bez PiSu! Bardzo proszę, tutaj pan prosił o zabranie głosu. Bardzo proszę. Proszę państwa, to co się dzieje teraz, w obecnej chwili, a właściwie od roku 2015. PiS, partia PiS, jakby rządziła jakakolwiek partia, nie mam nic przeciwko temu, ale co oni robią, to jest niedopuszczalne. Zawłaszczyli tak sądy, trybunał, tak, teraz cóż jeszcze, sędziów demolują, stworzyli sobie izbę dyscyplinarną nielegalną. Ja to stwierdzam i mówię odpowiedzialnie. Mogę iść na policję, bo tu są policjanci. Ja sobie zdaję sprawę. Chciałem powiedzieć, że może starszy jestem od Lecha Wałęsy. No naprawdę, tak, troszeczkę starszy jestem. W Solidarności byłem. 13 na przykład grudnia w niedzielę mieliśmy zebranie bloku, ale gdzie, już nie będę mówił. To dawna przyszłość. Teraz nie walczyło o to. Nie byłem w żadnej partii i nie jestem i nie będę. Ale o wolność, sprawiedliwość będę walczył nawet na końcu świata. Nawet na końcu świata będę walczył. I my nie możemy tego zaprzepaścić. Polska odzyskała niepodległość w 1989 roku. Dzięki Bogu. Nie mamy wojsk obcych, nieprzyjaznych. Mamy Amerykanów, dzięki Bogu, dobrze, i my ich szanujmy, a nie w ten sposób robić, okradać ich, wyganiać, a nasi przyjaciele najlepsi. Polska skłócona, to znaczy Polska. PiS skłócony jest z Europą, z każdym jednym krajem, nawet z Czechami. No z kim nie, mówię tylko, że z Bałtykiem nie, ale jak fale są, to też tam niebezpiecznie. Tak to jest, PiS nas wyprowadza. No, na wschód. Kierunek Putin, Erdogan, takie sprawy. My nie chcemy tego, nie chcemy. Będę walczył i jeżeli będzie tak, to nawet nie chciałbym żyć, doczekać tego, co oni nam gotują. Były wybory, mieli przewagę, bo media rządowe, czyli ich media, TVN, TV Polskie, program pierwszy, drugi, Info, to nie idzie słuchać tego, na miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego. W ogóle, nie wiem co, a się mi ciśnie, tu nie mogę powiedzieć. Tak, szczera prawda, bo ja jestem tolerancyjny i takim trzeba. Wszystkich toleruję, tak i owaki, ale trzeba w tej sprawiedliwości i dbać o tą naszą ojczyznę. Nie można popuścić. Kto poszedł? Kler nawet z nimi? Wiemy co nieco, co się dzieje. Bardzo niedobrze. Ale za co? Ja nie pójdę, nie poszedłem nigdy, nie byłem w żadnej partii, choć pracowałem jako tokarz, ślusarz, mechanik, mistrzem byłem, tak, byłem nawet kierownikiem warsztatu, ale nie byłem w żadnej partii. Starałem się być zawsze sprawiedliwym i tak trzeba trzymać. I jak trzeba, to pójdę wszędzie, a społecznie to też pracowałem.
i to dużo, bardzo dużo. Teraz chciałem powiedzieć, nie bójcie się nigdy, kochani, nie bójcie się nigdy. Myśmy Polacy, oni nam nie będą mówić, kto jest Polakiem, a kto nie. Kto jest obywatelem dobrym, a kto niedobrym. Każdy wie. Ta władza łże, to nie idzie słuchać w ogóle. Brzydzę się takiej władzy. Jestem obywatelem w jednym i drugim kraju, ale w takim kraju to mi wszystko się żyje. Nic mi nie brakuje. Nie potrzeba mi nic od nich. Nic nie chcę. Żadnej zapomogi nie brałem, nigdy nie bierę, nigdy ręki nie wyciągam. Mam to jem, nie to nie. Precz z takim PiS-em, taką władzą. Precz! Teraz nie możecie, jak chcecie, wziąć na spowiedź. Adwokata do mnie, idziemy rozmawiać dalej. Proszę, kto chce, nie bójcie się nic. Ja się nie boję. Przeżyłem 78, 9 będzie, jak dożyję. Już niedługo. Huchną mi! Dziękuję bardzo.